Rzeką starosta stoi blisko, to będzie miał lepszy kontakt. Szanowny panie starosta, na samym wstępie chciałem powiedzieć, że osobiście, jako człowieka, ja bardzo pana szanuję. Nie mam moralnego prawa oceniać pana i pana postępowanie jako człowieka. Uczył pan moją mamę. Jest to dobra kobieta, zapewne wzory, które pan jej wskazywał, ugruntowały jej działanie tak, a nie inaczej. Jeszcze raz podkreślę, nie oceniam pana jako człowieka, bo nie mam do tego moralnego prawa. Mam prawo zatem oceniać pana postępowanie jako starosty płockiego. Nieprawdą jest, że w cudzysłowie uwziąłem się na DPS, w którym powiedzmy głośno dyrektorem jest pana syn. Proszę zapytać, panie starosto, rok temu na komisji, kiedy rozmawiałem z panem dyrektorem, kiedy mieliśmy i mam nadzieję mamy relacje dobre, mówił o kłopotach, o problemach. Rok temu mówił o tym, o czym pan teraz mówi, o możliwości sprowadzenia ludzi z Warszawy, że już prawie była pani Lewandowska. Jeżeli cokolwiek kłamie, proszę wstać i powiedzieć, że mówię nieprawdę. Odnoszę się do tego, ponieważ mieszkańcy DPS-ów, którzy jest wiele, zarabiają 1900 zł brutto, a kadra kierownicza zarabia 7 prawie. Przepraszam, nie mieszkańcy, pracownicy, przepraszam najmocniej. Proszę nam się nie dziwić. I tak jak powiedział kolega Jarosław, nie jesteśmy przeciwni, tylko nie tędy droga, panie starosto. I nikt inny, jak tylko sam pan starosta w piśmie z 9 maja, które podpisała pani Małgorzata Lewandowska, zgodnie z wniosek, zgodnie z dyspozycją pana starosty Michała Boszko, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na wszczęcie procedury połączenia domów pomocy. Nikt inny, panie starosto. Dlaczego mieszkańcy się martwią? Dlatego, że pan napisał, iż zakładamy, że połączenie to przyniesie oszczędności wynikające z optymalizacji zatrudnienia. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Czyli zwolnienia. To są dwa pisma podpisane przez panią Lewandowską i przez pana, panie starosto. Nikt nie jest panu przeciwny. Proszę też, aby pan starosta nie odbierał tego w kategoriach osobistych. A tak na zakończenie, już tak żartobliwie, mam nadzieję, że pan starosta się też uśmiechnie. Chłopaki nie płaczą, panie starosto. Dziękuję panu Albertowi Kulnicy.